Deinonychus to rodzaj niedużego teropoda z kladu Dromaeosauridae, który żył w okresie kredy. Opisanie tego gatunku w 1969 roku zmieniło całkowicie sposób myślenia o dinozaurach, które uważano za ociężałe i bezmyślne stworzenia. Nazwa Deinonychus oznacza straszny szpon, natomiast epitet gatunkowy Antirrhopus oznacza przeciwwaga i odnosi się do niezwykłej w czasie nadania nazwy struktury ogona tego dinozaura. Holotyp o numerze katalogowym YPM5205 reprezentowany jest przez kompletną lewą i niekompletną prawą stopę. Poza tym znanych jest wiele mniej lub bardziej kompletnych okazów. Jednym z pełniejszych jest AMNH3015, który obejmuje większą część szkieletu pozaczaszkowego. Skamieniałości tego teropoda zostały odkryte w formacji Cleverly w Montanie i Wyoming, a także w formacji Antlers w Oklahomie. Niepewne znaleziska dla tego gatunku odkrywano również w Maryland oraz Teksasie i reprezentują one pojedyncze zęby oraz fragmenty kręgu. Deinonychus antirrhopus osiągał 3,5 metra długości oraz wagę 100 kg. Czaszka tego teropoda była uzbrojona w 60 zagiętych, ostrych zębów. Długie kończyny przednie kończyły się trzema chwytnymi palcami z ostrymi pazurami. Jednak najbardziej znaną cechą budowy tego dinozaura był sierpowaty pazur na drugim palcu stopy. Nigdy nie znaleziono żadnych odcisków skóry. Niemniej jednak dowody sugerują, że jako przedstawiciel Dromaeosauridae Deinonychus posiadał pióra. Przypuszcza się, że zabójczy pazur był drapieżną adaptacją do cięcia lub spinania się, co prowadzi do sugestii, że Deinonychus był drapieżnikiem wyspecjalizowanym w aktywnym atakowaniu i zabijaniu zdobyczy kilka razy większej od siebie. Od czasu opisania w 1969 roku polowania stadne tego gatunku, a następnie wielu innych nieptasich teropodów zyskało szeroką akceptację. Odkrycie prawie kompletnego szkieletu Tenontosaurus tileti i znalezionych w pobliżu wielu zębów Deinonychus antirrhopus dostarcza dowodów, które mogą potwierdzić często powtarzaną sugestię, że ten dinozaur był drapieżnikiem polującym w stadach. Tafonomia okazu dodaje wagi do dodatkowego wniosku, że tenontozaur był specyficzną preferencją żywieniową dla Deinonychus. Wizerunek inteligentnego, polującego stada dromaeosaurów zakorzenił się zarówno w literaturze naukowej, jak i w innych pracach. W 2020 roku po raz pierwszy w celu ustalenia powszechnego współwystępowania Tenontosaurus tileti wraz z Deinonychus antirrhopus zastosowano przykład społecznych struktur łowieckich psowatych, które stały się standardem w badaniach nad dromaeosaurami. Ta rekonstrukcja jest jednak problematyczna w pewnym stopniu ze względu na fakt, że u współczesnych archozaurów rzadko obserwuje się szczególnie skoordynowane strategie łowieckie. Doprowadziło to do alternatywnej wersji, że Deinonychus był podobny do analogicznie agonistycznych gadów mięsożernych, takich jak waran z Komodo. Zebrane dane uzupełniają rosnącą liczbę dowodów na to, że Deinonychus nie był złożonym łowcą i nie posiadał do tego potrzebnych standardowych norm. Odkryto okaz Tenontosaurus tileti z formacji Cleverly, który nosi ślady ugryzień Deinonychus antirrhopus. Niektóre ślady ugryzień mają postać wyjątkowo głębokich nakłuć przez korę kości. Dają one rzadką okazję do oszacowania siły ugryzienia tego taksonu poprzez symulację odcisków zębów. Eksperymenty te wykazały, że około 4100 N, czyli 418 kg siły zgryzu było potrzebne do wygenerowania jednego ze śladów ugryzienia, a 8200 N zostałoby wygenerowane jednocześnie w najbardziej dystalnej pozycji zęba. Wartości te są wyższe niż te zgłaszane dla dużych ssaków mięsożernych, ale podobne do wartości odnotowywanych dla krokodyli o porównywalnej wielkości. Chociaż obecne dowody nie wskazują, w jaki sposób Deinonychus antirrhopus faktycznie wykorzystywał swoje pazury i zęby do zdobywania zdobyczy, jest jasne, że duże osobniki były w stanie generować siły wystarczająco duże, aby przegryźć kość.
Tytuły publikacji, z których pochodzą informacje zawarte w tym materiale, znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.